Hejka, hejka, mam na imię Ewelina. Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny film. A w dzisiejszym filmie opowiem Wam o ulubionej kociej zabawie, czyli polowaniu. Także wszystkie osoby zainteresowane zapraszam do obejrzenia tego poradnika. Pierwszy punkt tego filmu: jak wygląda łańcuch łowiecki kotów. Zlokalizowanie ofiary. Wpatrywanie się w ofiarę, podkradanie się, szybki i krótki pościg, pochwycenie i zabicie ofiary, przeniesienie zdobyczy w bezpieczne miejsce oraz zjedzenie ofiary. Drugi punkt tego filmu to: dlaczego polowanie jest dla kota tak ważne? Ponieważ polowanie to jedna z podstawowych potrzeb kota. I po pierwsze, już małe kocięta są przez matkę tego, w jaki sposób polować na swoje ofiary. Po drugie, koty to tak naprawdę drapieżniki, takie jakimi są lwy czy tygrysy. I po trzecie, koty muszą polować, aby w naturze zdobyć pożywienie. Przechodzimy do punktu trzeciego, czyli jakie są rodzaje wędek na rynku. Mogą to być różne wędki, natomiast jest tu kilka, jak na przykład zakończone kilkoma piórkami, z jednym długim piórem i piłką. Może też być wędka z sznurkiem i zakończona patyczkami matatabi. I również zakończona maskotką z grzechotką. Możemy spotkać też wędkę teleskopową oraz wędkę z przystawkami do ściany. Czwarty punkt tego filmu: jak bawić się w polowanie. Różnie. Trochę to jest zależne od naszego kota. Ja wytypowałam trzy rodzaje zabaw i zaraz Wam o nich opowiem. A oto pierwsza z nich. Możemy zaczynać zabawę ręką, ale pamiętajcie, nigdy po czymś, nad czymś, tylko na przykład pod obrusem, czy pod kołdrą, delikatnie, by kot chciał zacząć polować. Tam tylko, że jeśli będziecie bawić kotem nad czymś, na ręką, po prostu nie osłonięto niczym, to po prostu będzie na tego rękę, a chyba tego nie chcemy, być ugryzionym i zdrapanym. Nie takie dłonie po prostu. Dodatkowo możemy nauczyć kota, że tak będziemy się z nim bawić i użyć tylko nasze ręce czy stopy bez nawet naszej chęci do zabawy. Drugi sposób to chowanie ofiary. Trzymania na chwilę wędki i nagły skok z ukrycia. Jeżeli kotów bardzo to lubi. Trzeci punkt to tak troszkę dla zaawansowanych. Zabawa bardzo intensywna z skakaniem po łóżku, podnoszeniem, atakowaniem kota z góry, na przykład wędką, no różne tego typu. Mimo, że koty musiały na przeróżne sposoby. No trzeba je, wiadomo, teraz jego już dorosłe koty na pewno zachęcić. Pamiętajmy, że na końcu polowania kot musi swoją ofiarę zjeść. Możemy podać malutki kawałek przysmaku. O co w tym wszystkim chodzi? O to, żeby zamknąć i domknąć właściwie łańcuch łowiecki kota. Piąty punkt tego filmu. Jakie są pory aktywności naszych mruczków? Zazwyczaj tak zwana głupawka pojawia się około godziny 18, bardzo wcześnie rano, bo tak około godziny 3 nad ranem. Szósty punkt. Ile może trwać standardowa zabawa w polowanie? Moim osobistym zdaniem to aż kot się zmęczy. Może wystąpić w osobników starszych lub schorowanych oraz jak są bardzo duże upały, to koty szybciej się po prostu męczą. Jednak według mnie zabawa dobiega końca wtedy, kiedy kot wyrwie wędkę z mojej ręki. Zaląduje na podłodze kota, a ja wtedy daję drobny przysmak, żeby zakończyć łańcuch łowiecki. Pamiętajmy, że koty, które są dorosłe, nie są kociakami, również potrzebują zabawy w polowanie, tylko tego tak naprawdę nie okazują jak małe kocięta. Większość czasu przysypiają, ale gdybyście zaczęli się z nim bawić, to byście widzieli, że one też chcą polować. Także pamiętajcie, że to od nas opiekunów zależy, by kot czuł się szczęśliwy i spełniony. Znam, że wypuszczanie kota na dwór sam was to nie jest załatwienie sprawy. Niektórzy opiekunowie mają takie wrażenie, że koty mogą polować na żywe ofiary, więc czują się po prostu szczęśliwsze.
Mam do Was takie pytanie. To po co w ogóle bierzemy brać w ogóle kota? Jeśli nie mamy czasu dla kota nawet w domu, a koty naprawdę nie wymagają dużo czasu, w odróżnieniu na przykład od psów, to nie lepiej pomóc schronisku jakimś kotom, podejść i spróbować takiej rodzaju aktywności, a zarazem pomocy charytatywnej dla zwierząt. Możemy również przecież zostać karmicielami kotów i podejść raz czy dwa dziennie i dać pieczki z jedzeniem. Czy nie jest to lepszy pomysł? Gdzie brać żywe zwierzę do swojego domu i wypuszczać naprawdę niebezpieczne sytuacje, ale jeśli nie ma takiego filmu na kanale, na pewno kiedyś o tym nagram film. To jest naprawdę wypuszczanie kota sam was, który ma dom, może skończyć się naprawdę tragicznie, bo to wcale nie jest takie dla kotów fajne i potrzebne, żeby były wypuszczane na pole. Ale o tym mówię, jak mówiłam w innym filmie, możecie sprawdzić na kanale, czego filmu jeszcze po prostu nie ma. Także tym takim sposobem, który musicie przemyśleć sobie, po prostu żegnam się z Wami. Do zobaczenia w tym filmie. Cześć!